miesiąca problemu, ale już od 1 stycznia jest to w pracy. Także chciałbym witać, a ostatnia sesja była pod koniec grudnia, także właściwie w całym tym okresie to już była praca. 4 stycznia tradycyjne spotkanie z niepełnosprawnymi, z człowiekiem nadziei. Tam omawialiśmy i sytuację, i podsumowanie poprzedniego roku. Także myślę, że ta współpraca z tym stowarzyszeniem się dobrze układa. Zostaje wiadomo, że tam pieniądze zaczynają powoli wpływać. Myślę, że niepełnosprawni będą mieli coraz wyżej w naszej gminie i będą coraz bardziej włączali się w takie życie całej gminy. No, tradycyjnie biblioteka aktywna, tam wręczałem nagrody, a tak naprawdę przyjemne tak było. 10 stycznia posiedzenie wszystkich komisji w sprawie budżetu. No i tradycyjnie burzliwe. Po powrocie stwierdziłem, że wiele propozycji radnych dla dobra gminy Choczewo była dobra. Uwzględniłem większość z nich, to już przy budżecie, i myślę, że to spotkanie było dobre i owocne. Mówię dla sytuacji finansowej gminy, bo no, z wielu rzeczy się zrezygnowali, które wcześniej jakby chcieliśmy zrealizować, a problemy finansowe, jak wiecie, to jest sposobne. 11 stycznia spotkanie z panem Książek. No, omawialiśmy sytuację nauczycieli, szkół pod kątem też finansowym. No, idzie i coraz mniej uczniów, to też jest problem współpracy dwóch szkół. No, owo spotkanie dla mnie było takie bardzo dobre, mogłem się wielu rzeczy dowiedzieć, a dla pana Książek o tyle smutniejsze, że tych pieniędzy jest mało i z tym będzie mieli problem. Tutaj ucieszyliśmy się z jednego, że język kaszubski się przyjął. W tym roku ta dotacja będzie wynosiła około 800 tysięcy. Ona idzie też jakby na działalność tych szkół. Myślę, że to jest nasz sukces. I to pani wójt, która to się mocno zaangażowała. No i tych, i z dwóch szkół. 15 stycznia miałem spotkanie z panem dyrektorem projektu jądrowego firmy koncernu EDF. To jest koncern, który posiada wszystkie elektrownie atomowe we Francji. Jest też dużym inwestorem w Polsce. Chciałby uczestniczyć oświatowo, może nie tylko, ale nam to przedstawił jako uczestniczenie oświatowe tutaj w kształceniu wiedzy na temat w ogóle działania elektrowni, budowy elektrowni. Chcą przywieźć nam taką symulację, gdzie każdy będzie mógł wpisać swój adres, szczególnie dotyczy Lubiatowa, Kopalina i jego dom i widok w stronę elektrowni, czyli będzie można zobaczyć, czy to tak bardzo szpeci, czy nie szpeci. Także myślę, że ten taki projekcik by się bardzo przydał, bo wielu by może zweryfikowało swój pogląd na temat tego właśnie przyrody, lokalizacji i czy to będzie miało duży wpływ na przykład taki wizualny na budynek. 17 stycznia Bank Żywności zorganizował u nas spotkanie. Byli przedstawiciele trzech gmin, były GOPS-y, byli też ludzie, którzy opiekowali się tą zbiórką żywności. Było to podsumowanie, to co pan dyrektor powiedział, dzięki dziewczynom ze Starbienina na czele z Adyną, to się mocno rozwija, już zaangażował się sąsiednie gminy, także księża z sąsiednich gmin. Także naprawdę ta pomoc dla ludzi, tych najmniej sobie radzących, jest coraz lepsza, bo ze sobą współpracują i wymieniają się doświadczeniami, a też różnymi rzeczami, które mogą zdobywać. Od 17 stycznia było spotkanie z wszystkimi prezesami i naczelnikami wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych i było podsumowanie działania w zeszłym roku samochodu. I tutaj chcę jeszcze powiedzieć, bo chwilę mówiłem o EDF-ie. EDF zafundował dwie bramy garażowe, już są zamontowane dla ochotniczej straży pożarnej, bo ten samochód
wielki się nie mieścił. Także one już są zamontowane i działają. Tak samo 18 stycznia, tylko do południa, było spotkanie wszystkich miast i gmin powiatu wejherowskiego znowu na temat współpracy z PGEJ1 i tego, że chcielibyśmy już wsparcia odnośnie dróg, kolei, żeby jak decyzja zapadnie gdziekolwiek, to żeby już pewne prace były wykonywane. Czyli tak krótko mówiąc, potrzebujemy pieniędzy, to jest też to, co Państwo radni głosowaliście, to wspólne porozumienie na temat zdobycia pieniędzy 5 milionów dla każdej gminy w okresie niepodjęcia decyzji odnośnie lokalizacji. 21 stycznia odbyła się komisja budżetowa, także brali udział. 23 stycznia spotkałem się z panem Szymańskim, przewodniczący rady, w tym uczestniczył na temat tej przyszłej inwestycji w NIKOM-u i współpracy takiej bliższej przy budowie świetlicy w Choczewku. No, omawialiśmy tę sprawę, mam nadzieję, że ta współpraca wygląda na to, że będzie coraz lepsza między gminą a gminą. 24 stycznia Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia. No tutaj dokładnie ten sam program, co z panem Książek, czyli omawianie sytuacji finansowej, omawianie sposobu też jakby obniżania kosztów szkół, dzielenia tych kosztów. Staramy się, żeby te wszystkie pieniądze, które idą, byśmy dokładnie wiedzieli, na co zostają, są wydawane. 25 jest było też zebranie sprawozdawcze OSP Choczewo, tu byłem chory, jestem zresztą, to pan przewodniczący uczestniczył za mnie, to już poszli jednostki choczewskie. 25 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim miałem spotkanie w sprawie oczyszczalni. Tutaj też złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczący projektu pod nazwą Pracujemy nad sobą, wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas 1-3 szkół podstawowych gminy Choczewo. Przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Drugi to jest przygotowywany jest wniosek, który to był omawiany, do dofinansowania projektu pod nazwą Budowa Placu Zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Choczewo. Także chcemy, żeby te projekty, na które nas jeszcze stać, żeby były realizowane. Tutaj taka dobra wiadomość, jeżeli chodzi o sport, dostałem taką informację, że Stowarzyszenie Huzar w turnieju piłki nożnej, w którym wzięło 120 piłkarzy udział, czyli dzieci to są, zdobyło trzecie miejsce, a najważniejsza wiadomość, że Patryk Wujec pokonał 120 piłkarzy i został zawodnikiem turnieju. Także to jest taka chyba dobra wiadomość. No, Straż Gminna cały czas już ściąga mandaty z tego okresu letniego. Tutaj 46 takich wniosków do sądu trafiło, gdzie ludzie nie chcą odbierać, ani nie chcą płacić. Fundusz sołecki, wszyscy się rozliczyli, niektórzy to zrobili, wyzerowali, niektórym troszeczkę zostało, ale ogólnie dobrze zrealizowali cały fundusz. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. No proszę Państwa, tradycyjnie, jak co roku, są to nasze choczewskie firmy. Niektórzy dokupili pług, niektórzy ze sobą współpracują i naprawdę wydaje mi się, że z wyjątkiem chyba jednej skargi to więcej by było. Ludzie są zadowoleni, dzięki temu, że chyba realizują te zlecenia, to powoli też się usprzętawiają, także to też świadczy o tym, że jest coraz lepiej.